Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych i zaproponowane rozwiązania są do zaakceptowania zarówno przez uczestników PPE, jak i przez pracodawców. Projekt nowelizacji nie odpowiada na najważniejszy problem PPE, jakim jest kanibalizacja, czyli zjadanie przez PPK. Niestety dodatkowo projekt zawiera też te uciążliwości, o których mówili uczestnicy, czyli nakładanie dodatkowych obowiązków i wymogów na pracodawców, czyli konieczność sprawozdawczości 2 razy w roku, co jest niezrozumiałe w kontekście wszystkich danych, które posiada na przykład ZUS. Dlatego Koalicja Obywatelska złożyła w tej sprawie poprawkę do ustawy, aby absolutnie odejść od tego rozwiązania, ponieważ dzisiaj małe, mikro i średnie firmy mają inne zadania, inne cele, walczą o przetrwanie na rynku. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł.